Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Wiesław Chrobot, dyrektor turnieju Płock Orlen Polish Open. Dzień dobry, witam słuchaczy. Panie dyrektorze, na kiedy zaplanowano tegoroczną, to już 29. edycję turnieju? Zaplanowaliśmy w tym roku trochę wcześniej niż zwykle, bo zawsze był to pierwszy tydzień czerwca, natomiast dostaliśmy informację, że z przyczyn takich typowo odbywających się inwestycji w Płocku nie ma takiego hotelu, który mógłby przyjąć w tym czasie, czyli w czerwcu, uczestników zawodu. To jest do zakwaterowania około 70 osób przez 9 dni i w związku z tym dostaliśmy taką informację tutaj od hotelu Starzyński, że to już we wrześniu się stało, że po prostu musimy przyspieszyć ten turniej. Musi być zorganizowany do 2 maja lub później dopiero na jesień. No, a ponieważ w jesieni robimy następne dwa turnieje, to w związku z tym zdecydowaliśmy się, pomimo że ten kwiecień może, jak można powiedzieć, kwiecień, pleśń poprzeplata, trochę zimy, trochę lata, ale tak wzięliśmy poprawkę na ocieplenie globalne i taką datę sobie wymyśliliśmy. Natomiast ten turniej w tym czasie jest też dobry, pomimo że w tym samym czasie odbywają się dwa inne turnieje w Europie. Między innymi blisko w Berlinie odbywa się turniej o 3 kategorie wyżej, gdzie zawodnicy mogą większe punkty zdobyć. No ale my konsekwentnie jesteśmy, mamy takich zawodników, którzy startują już od wielu lat u nas. I oni będą o tym później, będziemy rozmawiać. Natomiast ze względów tylko pogodowych, tylko się martwimy, co będzie, gdy będzie albo za zimno, albo będzie padał deszcz. Ale zawsze mamy tutaj halę tenisową, gdzie rzeczywiście są 3 korty. Wtedy no, będziemy musieli grać dłużej pod dachem, ponieważ no, ten ramy turniejowe i blisko 50 zawodników, to jednak jest granie od rana do późnego wieczora. Ale jesteśmy pełni optymizmu. Czyli na jakim etapie jest w tej chwili, są przygotowania do tego turnieju? Tak, przygotowania idą w pełni. W tej chwili jeszcze korygujemy, ustalamy całą logistykę, czyli najważniejszym takim punktem to jest transport w turnieju, ponieważ 3/4 zawodników przylatuje samolotami. W związku z tym tu jest obowiązek organizatora, żebyśmy ich przywieźli z lotniska, a później dostarczyli na lotnisko. Jest to duże wyzwanie. Współpracujemy też z specjalistyczną firmą transportową z Warszawy. Korzystam też z prywatnych busów. Także myślę, że załoga, która będzie pracować przy transporcie, spisze się jak zwykle na medal i nie będzie żadnych zacięć. Zawsze jest też problem z tymi opóźnionymi lotami. I na przykład w tamtym roku mieliśmy taką sytuację, samolot miał wylądować o 23 chyba z minutami, a wylądował o 3 rano. W związku z tym Duże opóźnienie. Jest to problem dla zawodników, którzy często lecą z odległych krajów i z przesiadkami. I oni też by chcieli się znaleźć jak najszybciej w hotelu, no ale no, wiadomo, z Warszawy 2 godzinki. I dopiero do hotelu. No, ale to są takie normalne problemy, które są. Natomiast obiekt będzie przygotowany jak zwykle chyba dobrze, bo załoga tutaj Mosirowska, widzę, pracuje przy kortach. Cała ta logistyka, czyli powieszanie banerów reklamowych i wyposażenie kortów, to już będzie się w najbliższy wtorek, środę odbywać tuż przed turniejem. Cały czas jesteśmy w kontakcie z doświadczonym sędzią. Tutaj tak mamy najlepszego sędziego, który sędziuje tenis na wózkach w Polsce, to jest Tomasz Pazik. Ma też doświadczenie międzynarodowe. Wymagana jest tutaj tak zwana biała blacha sędziego, który uprawnia do sędziowania jako sędzia naczelny w turniejach międzynarodowych ITF-owskich. Także tutaj jesteśmy spokojni o to, że tutaj razem z Tomaszem będziemy pracować nad programem zawodów. Dzisiaj odbyliśmy też półgodzinną rozmowę i mniej więcej ramy turnieju są poukładane. Zawsze musimy poczekać do losowania, które
będzie w środę o godzinie 17 w hotelu Starzyński, ponieważ zawodnicy do godziny 16 muszą potwierdzić swój udział. Mhm. Często się zdarza tak, że z tych odległych krajów ktoś się tam spóźni, czy nie prześle i my nie możemy go polosować wtedy, takiego zawodnika. Mamy po raz pierwszy też tutaj zgłoszenie zawodników z Afryki i z Gany, z Ugandy i tutaj myślę, że nie mamy informacji do dnia dzisiejszego, czy przyjadą, czy nie przyjadą. Zgłosili się. Natomiast był kontakt tutaj ze Strażą Graniczną, która dzwoniła do nas i z zapytaniem się, z potwierdzeniem, czy tacy zawodnicy uzyskali od nas zaproszenie. Natomiast nie mamy żadnego wpływu na to, czy ambasador danego kraju, ambasador Polski wyda im wizy, bo często jest tak, że zawodnicy z Afryki zgłaszają się do turnieju, przylatują do Polski, ale nie docierają do hotelu i nie grają w turnieju, bo chodziło im głównie o sprawy migracyjne. Miejmy nadzieję, że w naszym przypadku będzie wszystko dobrze i w tym składzie, co zawodnicy zostali zgłoszeni, wezmą udział. No, trwają takie typowe prace, też zakupowe, woda mineralna, zakup takich wyposażeń technicznych, które się zużywają, typu słynne zipki do mocowań. Ekipę mam mocną i silną, zwartą i gotową. Po 29 latach to już myślę, że to taki standard jest. Czy coś jeszcze nieoczekiwanego się potrafi zdarzyć? Zawsze coś nieoczekiwanego się zdarzy. Natomiast my jesteśmy po to, żeby te problemy rozwiązywać. I załoga praktycznie jest stabilna, taka już od 3 lat. Pracujemy w tym samym składzie. Zmieniają się 1-2 osoby tylko w tym układzie, ale miejmy nadzieję, że dostosowujemy zawsze te sprawy osobowe i pomocowe przy organizacji do takiego minimum, bo wiadomo, że wszystko kosztuje, a człowiek jest w tym momencie najdroższy. Mamy jakieś tam pewne może problemy, w tym momencie osoba, która odbierała ludzi z lotniska, czyli była na lotnisku fizycznie przez cały dzień, ma mieć operację lekarską i będziemy, dzisiaj może sprawa się rozstrzygnie, kto będzie przyjmował już na lotnisku te osoby. No ale to są takie problemy, które są do usunięcia. Nie ma czegoś takiego, żeby nie można było tego przewidzieć czy zrobić. No ale miejmy nadzieję, że tych takich przykrych spraw nie będzie, bo często się zdarza, że zawodnicy przylatują chorzy na przykład i wtedy były też u nas takie przypadki, że trzeba było interweniować w szpitalu i pomóc tym osobom. Mhm. Ale tak, to wszystko idzie po prostu w normalnym tempie, jak co roku. Wspominaliśmy tutaj o zawodnikach z Afryki, a wiadomo już, ilu zawodników zgłosiło się, no bo ilu przyjedzie, to wiadomo, w ostatniej chwili zapewne się dowiecie. I z jakich krajów? Tak. Regulamin Światowej Federacji Tenisowej ITF przewiduje dla turnieju tej rangi, my jesteśmy turniejem ITF Futures, że turnieje te główne kategorii mężczyzn, kobiet jest drabinka 16-osobowa, natomiast w kategorii quad, czyli dla tych zawodników, którzy są najbardziej poszkodowani, jest drabinka na 8. Drabinka mężczyzn, kobiet jest 15 zgłoszonych, czyli prawie pełna drabinka, natomiast quadów jest 5 zgłoszonych do turnieju. I tutaj nie możemy złamać regulaminu. Po prostu, jeżeli by było bardzo dużo zawodników, no to wtedy musimy grać turniej eliminacyjny do turnieju głównego. Ale miejmy na to, rozgrywamy też w kategorii main draw mężczyzn, rozgrywamy taką słabszą kategorię dla zawodników z niższym rankingiem, czyli to second draw męskie. I tam w pierwszym turnieju mamy 10 zawodników. Czyli też drabinka nie jest do końca wypełniona. A kogo przewidujecie na faworytów tego turnieju? W tenisie jest tak, że ta pozycja na listach światowych odzwierciedla siłę gry. I rzeczywiście są jakieś minimalne niespodzianki, ale z naszego doświadczenia wiemy, że zawodnicy rozstawieni docierają właśnie do półfinałów, czy do finałów. I tak w kategorii mężczyzn numerem 1 będzie
Hiszpan Meseguer. Numerem dwa będzie zawodnik z Maroka. Nie mieliśmy jeszcze zawodników z Maroka. Himan Said. Natomiast numerem trzy nasz zawodnik klubowy Jakub Dominik Bukała i z numerem 4 Piotr Jaroszewski. Ludzie zadają mi pytanie, jak to przedstawiam, dlaczego nie ma tutaj najmocniejszego zawodnika Kamila Fabisiaka. Kamil Fabisiak wybrał turniej w Berlinie w tym samym czasie. Jest to turniej o 3 kategorie wyżej i można więcej punktów zdobyć. Tutaj Kamilowi bardzo mało brakuje do kwalifikacji olimpijskich, paraolimpijskich i rzeczywiście brakuje tych punktów niedużo, bo 150 i ma czas do połowy czerwca, żeby te punkty zdobyć. Nawet wygrywając u nas turniej, by nie dostał tylu punktów, co może tam za przejście jednej rundy. Także miejmy nadzieję, że Kamil będzie miał szczęście w losowaniu, bo to jest bardzo silnie obsadzony turniej, że przejdzie chociaż rundę i za przejście pierwszej rundy ma 80 punktów, czyli więcej niż połowę punktów, która mu jest potrzebna. Na bieżąco tutaj to nasz sztab, taki trenersko-zawodniczy, koryguje uczestnictwo naszych zawodników w turniejach. Wiemy teraz, Piotr Jaroszewski wyjechał dzisiaj do Chorwacji na turniej szukać dalej punktów, bo będzie ciężko, żeby bezpośrednio Piotr Jaroszewski zdobył kwalifikacje. Natomiast no, jest taka zasada, że jak z jednego kraju jest jedna osoba, się zakwalifikowała, to Światowa Federacja przyznaje dziką kartę drugiej osobie, żeby mogli grać w debla. Nie? No i miejmy nadzieję, że tak się stanie. Nie jest pewne, czy akurat ta dzika karta będzie dla Piotra, o tym decyduje Narodowy Związek Tenisowy. Ale w przypadku Piotra warto by było, można powiedzieć tak, przyznać mu dziką kartę. Gdybym był, to bym mu przyznał, ponieważ Piotr jest swoistym rekordzistą. Był już na 6 paraolimpiadach. Była to jego 7 paraolimpiada. Niesamowity wyczyn, żeby utrzymywać się w pierwszej setce, można powiedzieć nawet 60 świata przez, liczymy razy 4, znaczy przez 30 lat. Tak? Także wiadomo, że ten schyłek kariery musi kiedyś nastąpić. Ale jeszcze walczy dzielnie. Jeszcze walczy dzielnie. On powiedział, no co będzie mógł, to zrobi. No, ale wiadomo jest, że ten wyścig do Paryża trwa nadal. I nie tylko w nasi zawodnicy polscy, ale też z całego świata chcą zakwalifikować się na paraolimpiady. Jest też taka nadzieja, że jest taka zasada, że maksymalnie z danego kraju mogą być 4 osoby zakwalifikowane. I tutaj w przypadku takich potęg jak Japonia, Wielka Brytania, Francja, wiadomo, że może mieściliby się w tej drabince turniejowej w Paryżu, to jednak tylko pierwsza czwórka będzie mogła z danego kraju uczestniczyć. Jesteśmy pełni optymizmu i nadziei, że się uda. Wszystko trzymamy kciuki. Wszystko bardzo w oponkach i w rękach zawodników. Ale Płock Orlen Polish Open, chociaż chyba najbardziej znany, bo najdłużej organizowany, nie jest jedynym turniejem, jaki organizujecie w tym roku. Tak, od pewnego czasu organizujemy turnieje 4 międzynarodowe w ciągu roku. 2 na wiosnę i 2 w jesieni. I tym drugim turniejem będzie 5. Płock Open, tuż po zakończeniu pierwszego turnieju. Kończymy Płock Orlen Polish Open, kończymy w niedzielę 21, a już 22 ruszamy z następnym turniejem. Drugi turniej będzie mocniej obsadzony, ponieważ zawodnicy ci mocniej z Berlina przyjadą tutaj do nas. Już wiemy, są potwierdzenia, będzie trudniej grać i wygrać, ale no, będzie dużo ciekawego tenisa, na pewno będzie się działa. 8 niesamowicie mocna i wyrównana. Także dużym sukcesem, miejmy nadzieję, tutaj będzie to, że Kamil, życzymy mu wygrania turnieju całego, ale wiemy, że będzie ciężko i miejmy nadzieję, że minimum ten półfinał dla niego będzie. I to jest... Kobiety praktycznie w 100% zostają na drugi turniej, czyli te 15 kobiet. Tutaj taka ciekawostka, takie powroty są. Mianowicie zawodniczka numer 1 naszego turnieju, Lola Ochoa z Hiszpanii,
występowała jako dziewczyna bodajże około 20 lat temu, miała 17 lat wtedy. Przyjechała, to był jeden z nich, z jej pierwszych turniejów. Zresztą dawniej wybieraliśmy Miss turnieju i ona wygrała wtedy, te 20 lat temu. I rzeczywiście cała jej historia jest bardzo ciekawa. Ona uległa wypadkowi motoryzacyjnemu w wieku 14 lat. Natomiast już po 2 latach, czyli w wieku 16 lat, zaczęła grać w tenisa. Ona mówi, rodzina, znajomi, którzy odbijali amatorsko w tenisa. Skończyła w Walencji Wyższą Szkołę Zarządzania Przedsiębiorstwem. Była w jednej z fundacji, była nawet dyrektorem finansowym. Także pokładała sobie życie. I praktycznie od Igrzysk Paraolimpijskich w 2004 roku w Atenach nieprzerwanie występuje w tenisie na wózkach. Jest najlepszą Hiszpanką w swoim kraju. Ma ranking, najlepszy ranking jej był w 2012 roku. W kwietniu była 17 na świecie. W tej chwili jest 48. Drugi taki powrót to jest nasza zawodniczka płocka Bartkowska Renata, spanińska Kalinowska. Wczoraj, jak chciałem się coś więcej dowiedzieć, odszukałem wyniki z pierwszych mistrzostw halowych Polski, które odbyły się w Sopocie w 1999 roku, gdzie Renia wygrała ten turniej. Także później wiadomo, jak to w życiu się układa, zakochała się, założyła rodzinę, ma dwie córki bliźniaczki już odchowane i powiedziała, że już teraz może wrócić do tenisa. Czyli wraca po tylu latach. Tak, po tylu latach wraca i w tamtym roku na jesieni w Toruniu zdobyła tytuł mistrza Polski kobiet. Także miejmy nadzieję, że jej powrót będzie udany. Ona była bodajże, z tego co pamiętam, w pierwszej 30 świata, między 20 a 30 miejscem. Tak jak startowała, była członkiem kadry narodowej Polski też. Także tutaj takie dwa duże powroty. Lola Ochoa po raz drugi w Płocku, no i Renia Bartkowska zaczynająca swoją karierę w startach międzynarodowych w tenisie na wózkach. Także cieszymy się, że możemy też takie historie opowiedzieć, bo to jest też ciekawe dla wszystkich nas. No, zwłaszcza, że uczestnicy, z tego co ja pamiętam, z naszych materiałów reportażowych u was, są jak jedna wielka rodzina, bo zdaje się, że to takie przyjaźnie zawierane podczas turnieju, to długo potrafią przetrwać. Tak, my staramy się, byliśmy z tego znani, bo mimo na przykład jak graliśmy na kortach na Łukasiewicza 34, wiadomo, że te korty były w bardzo kiepskim stanie technicznym, ponieważ wymagały remontu, natomiast no, nas jako klub nie było stać, żeby inwestować też w obieg miejski. Nie? I w sumie wiemy, że korty zostały zaorane i być może coś powstanie w miejsce, to bo w sumie ubyło 6 kortów tenisowych w Płocku. Nie powstał żaden w to miejsce. Natomiast wielka szkoda, bo tam, ja wiem, że warunki mieliście gorsze, ale klimat był niepowtarzalny. W sumie wiemy, bo to jakbyśmy rozwijali ten temat, no, dostaliśmy fajny obiekt, który ja byłem przy budowie i jako pracownik Mosiru też uczestniczyłem w tej procesie inwestycyjnym. Wybudowaliśmy halę trzykortową, no i te dwa korty mamy zewnętrzne, ten trzeci, który robimy, kort z boiska wielofunkcyjnego. Zawodnicy nie lubią na tym korcie grać, bo jest oprócz linii tenisowych są jeszcze linie do koszykówki, które trochę przeszkadzają. No ale ponoć jest tak, że korty są w okresie jeszcze gwarancji, nie można po prostu nic z tym tematem zrobić. Ale no, cieszymy się, dopilnowaliśmy, żeby rzeczywiście obiekt był jako cały obiekt tenisowy dobrze zrobiony. Jest ta sama nawierzchnia na kortach zewnętrznych, jak nie na boisku wielofunkcyjnym zewnętrznym, jak i w środku hali. I to jest ten atut, że w razie niepogody możemy przeprowadzić się z meczami na halę i zawodnicy sobie to cenią. No nie, tak, przy Łukasiewicza musieliście przerywać, pamiętam. Jak deszcz padał, nieraz było tak, że przygotowaliśmy obiekt 2 tygodnie, a w przeddzień spadł deszcz cały dzień, no i już nie było grania. No, był problem. Natomiast no, wiadomo jest, że te korty są
można powiedzieć, bezobsługowy, ale stwarzał jednolite warunki do gry dla wszystkich i to sobie cenią. Wózkarze najlepiej właśnie lubią grać na hard kortach, na twardych kortach. Te korty spełniają najwyższe te normy światowe, także cieszymy się, że taki obiekt powstał w ogóle. Mhm. Bo mamy święty spokój zarówno w treningach codziennych, jak i w czasie trwania zawodów. Z tych kortów korzysta jeszcze ktoś, bo jako Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa w Płocku stworzyliście taką nietypową szkołę, a właściwie szkółkę. Tak, już będzie w tej chwili drugi rok, jak z nami jest doskonała trenerka Anastazja Ślepcowa, ona była czołową zawodniczką białoruską, jednak kontuzja wieku juniorskim wykluczyła ją z tej kariery zawodowej, natomiast jest super trenerką i ona pochyliła się nad tym, żeby ta szkółka tenisowa, oprócz tego, że uczy, to jeszcze prowadzimy sportowo, czyli zawodnicy, ci młodzi zawodnicy wykupują sobie licencje, mogą grać w zawodach po całej Polsce organizowanych dla nich. I myślę, że taki jest słuszny kierunek tego, natomiast no już w tej chwili troszeczkę brakuje następnego trenera, następnych kortów, żeby w ciągu kilku lat zbudować to, co zawsze marzyliśmy, żeby ten klub był integracyjny, oprócz silnej sekcji tenisa na wózkach była też normalna sekcja sportowa tenisowa. W tej chwili u słuchu kariery jest już Michał Mikuła, który był naszym takim, można powiedzieć, chciałem powiedzieć wytworem, ale to brzydko dla niego był Michał, był zawodnikiem i zdobywał tytuły i medale od najmłodszych lat, już od wieku juniora młodszego, juniora młodzieżowca. Czy był wychowankiem waszym, tak? To był naszym wychowankiem, tutaj dzięki miał siłę woli do treningu. My też na tyle mogliśmy, to mu pomagaliśmy. Natomiast no, wiemy, że w tamtym roku Michał utracił sponsorów. W związku z tym na już ten tenis na szczeblu takim seniorskim jest bardzo drogim sportem. No, to trzeba opłacać sztab ludzi i trenera odnowy biologicznej. I tutaj Michał powiedział, że jeszcze pogra 1-2 sezony i rzeczywiście to robi, uczestniczy w turniejach seniorskich w Polsce. Natomiast już nie wyjeżdża za granicę. Także tylko w tych turniejach międzynarodowych, które są organizowane w Polsce, bierze udział. Natomiast wracając jeszcze do szkółki dziecięcej, wiemy, że powstają różne akademie tenisowe, że jest tenis dla dzieci, tenis dla dorosłych. My oprócz tego, że za cel sobie wzięliśmy, że uczymy tego tenisa, to chcemy wychować, tak jak i Michała, chcemy wychować takie osoby, czy chłopcy, czy dziewczynki, żeby w przyszłości byli dobrymi zawodnikami i też, żeby tak jak tenisiści na wózkach zdobywają tytuły mistrza Polski i jesteśmy najsilniejszym ośrodkiem w Polsce w tenisie na wózkach, tak żeby ten tenis sportowy, czy juniorski, czy później seniorski, był odzwierciedleniem naszej pracy, wieloletniej pracy, bo ta praca musi trwać długo, bo tenis jest trudną dyscypliną i wiemy, że powolutku i do skutku. No, natomiast cieszymy się, że w szkółce dziecięcej trenują nasi dwaj najmniejsi wózkarze, tak jak ja mówię. I tutaj takim samorodnym talentem najpierw pojawił się Michał Korpoliński, który jest jak żywe srebro i tutaj dzięki też pomocy Fundacji Sadowskich, Rodziny Sadowskich, która ufundowała mu wózek tenisowy, no on był przeszczęśliwy. Mieliśmy okazję być podczas wręczenia, tak. Także to potwierdzam, żywe srebro, nie spożyta energia. Niesamowity pęd do tego. I on trenuje w normalnej grupie z dzieciakami. Mhm. Właśnie to jest ta umiejętność Integracji. Mhm. Te dzieciaki normalnie nie traktują go jako niepełnosprawnego czy inwalidę, tylko to jest ich kumpel. Mhm. I tak powinno być.
jest to też przykład na to dla tych rodziców, że państwo korpolnicy zdecydowali się na taki ruch, bo rzeczywiście on kiedyś ma być samodzielny. Tak jak mamy zawodników samodzielnych, tych starszych, oni sami pozakładali rodziny, jeżdżą samochodem, pomimo tego, że poruszają się na wózkach. Nie ma dla nich przeszkód też architektonicznych, których jest jeszcze nadal dużo, nie, w naszym mieście. Ale mówię, no, myślę, że tutaj Michał będzie w przyszłości takim dobrym zawodnikiem, tak jak kiedyś Piotr Jaroszewski rozpoczął ten w ogóle granie w tenisa na początku lat 90. tamtego wieku, to rzeczywiście jest taka szansa, że przy naszej wsparciu, przy wsparciu sponsorów, jego kariera się będzie nadal rozwijać i my wszyscy dołożymy starań, żeby tak było. Mhm. A drugi z zawodników? Nie pamiętam, bo on teraz się pojawił niedawno, ale jest w wieku Michała też, to jest dobrze. My będziemy robić z okazji Dnia Dziecka taki dzień otwarty klubu, tam będą wszystkie dzieciaki, będą trenerzy, już teraz zapraszamy, zapowiedź będzie bliżej Dnia Dziecka i myślę, że warto przyjść i zobaczyć. Na pewno u nas taka zapowiedź się też pojawi. Czego najbardziej wam brakuje w Płocku, jeżeli chodzi o trenowanie tenisa, zarówno na wózkach, jak i w trybie takim sportowym? Ja myślę, że to trudno powiedzieć, bo ja jako organizator turnieju zawsze mi brakowało porządnego obiektu tenisowego, no bo na przykład nawet jakbyśmy chcieli w tej chwili, mieli pieniądze, to i tak nie możemy skoczyć kategorię wyżej, bo tam są warunki takie, że tam trzeba minimum mieć 5 kortów na przykład do gry, nie? Jednakowej nawierzchni. I jednakowych warunkach. My mamy tylko 2. Zewnętrzne i 3 w środku. No to już tych warunków nie możemy spełnić, żeby skoczyć na ten poziom ITF 3, 2 czy 1, nie? Bo myślę, że tutaj by rozmowy ze sponsorem by przyniosły efekt, no ale ja mówię, to każde przejście o stopień wyżej to jest następny próg finansowy, czyli 100% więcej. Nie? Czyli jak teraz mamy tam określony budżet w okolicach 200 tysięcy złotych, taki turniej, no to byśmy musieli mieć na przykład 600 tysięcy, żeby wskoczyć tam na 2 te poziomy wyżej. I wiemy, że to raczej jest nieosiągalne, bo na razie nie słychać nic o tym, żeby taki obiekt tenisowy powstawał w Płocku. Zobaczymy, będziemy apelować do nowych radnych, żeby rzeczywiście taka szansa była. Były już rozmowy jako klub z Mosirem, żeby taki obiekt powstał. Była nawet wstępnie lokalizacja, żeby takie 4 korty powstały koło boiska piłkarskiego w Borowiczkach. Mhm. Tam jest potężny teren, fajny teren jest na taki obiekt. Dodatkowo Borowiczki by miały fajny obiekt tenisowy. My byśmy mogli nawet tamten obiektem czy zarządzać, czy nawet się przeprowadzić tam, żeby jakby będzie odpowiednia infrastruktura przy kortach. No ale to mówię, to rozmowy pewnie będą długie i nie znamy rezultatu, czy nam się to uda zrobić. I to jest z punktu mojego widzenia organizatora. Natomiast dla sekcji ja myślę, że w tej chwili ta ilość zawodników, którą mamy w sekcji tenisa na wózkach, to obiekt ten jest wystarczający do trenowania. To jest na pewno. Ze szkółką będzie trochę gorzej, bo te perspektywy, jakie byśmy chcieli rozwijać tenis, to jest to takie, że powinniśmy mieć za 2 lata następnego trenera, następne 2 korty. I tak dalej, i tak dalej. Bo jeżeli prowadzimy szkolenie, dajmy na to od wieku 6 lat, do 15, nie? No to się wiadomo, że ta grupa się powiększa. Powiela. No i wiadomo, że im wyższa grupa, tym mniej przechodzi zawodników na ten poziom taki wysoki krajowy. No ale mówię, to nie możemy takiego programu w ogóle zaoferować. Można to zamknąć w mniejszej ilości zawodników i ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do tenisa. No, w miejscu, sposób. W którym obecnie się znajdujecie, jest taka możliwość na rozbudowę i zwiększenie ilości tych kortów? Nie ma. Tylko budowa nowego obiektu i to tak jak mówię,
Myśmy myśleli o kortach najpierw ceglanych, ale ceglane to jest kłopot po prostu, bo musi być super człowiek do tego, żeby utrzymał te korty w należytej kondycji. W Płocku może są takie dwie, trzy osoby, które znają się na kortach ceglanych i pielęgnacji, przygotowanie do sezonu. No i to jest taki najkosztowniejszy kort do utrzymania. Natomiast korty twarde to są takie, jak powiedziałem, korty bezobsługowe. W związku z tym wystarczy zamiatarka i trochę dobrej woli i kondycja takich kotów jest doskonała. Co mogę życzyć w takim razie? Może, żeby z okazji 30-lecia Płock-Orlen Polish Open przynajmniej została podjęta dyskusja na temat rozwoju tenisa w Płocku. Tak. Ja myślę, że do tych rozmów trzeba wrócić, bo kto wie, no, różne rzeczy się zdarzają. Ja kiedyś się marzyło, że napiszę do jakiegoś tenisisty, który kończy karierę, który zdobył dużo pieniędzy, żeby taki obiekt wybudować. Czy Akademia Igi Świątek, czy Akademia Hurkacza. I my byśmy mogli te od strony tej organizacyjnej to ogarnąć. Natomiast wiemy, że ja nawet takie wstępne rozmowy jak były, no to by była zgoda, gdyby była ciągłość szkolenia. Wiadomo, odpowiednia ilość trenerów i tak dalej. Są te czołowe kluby w Polsce zatrudniają 6-8 trenerów. To jest taka ilość. Czyli pomnażamy koszty organizacyjne takiej szkółki i potrzeba coraz więcej tych kortów z roku na rok. Wiem, że na razie tylko możemy westchnąć. No na razie możemy westchnąć. Niemniej uważam, że inwestowanie w sport, zwłaszcza w sport dzieci i młodzieży, to najlepsza inwestycja, jaką możemy poczynić. No tak, my się bardzo cieszymy na przykład z Michała, z jego kolegi, którzy przyjechali, bo to też jest pokazanie, że można, że te dzieciaki chcą tego ruchu, pomimo tej swojej niepełnosprawności, nie są głaskani przez rodziców. Cały system wymusza takiego charakteru tego małego człowieka, który, bo on widzi na pewno i rozumie, że on nie może chodzić i nie będzie mógł chodzić, nie? Ale to nie ogranicza w niczym jego umysłu, że on chce grać oczywiście, w tenisa. Oczywiście, a sport w pewien sposób zmniejsza tę jego niepełnosprawność. Ja zawsze powtarzałem, przyjeżdżał taki zawodnik do nas, Amerykanin Nick Taylor. Jakbyście Państwo go zobaczyli, to nie miał ani rąk, ani nóg dobrze wykształconych. Jeździł na wózku elektrycznym i sterował uderzając w joystick, a podrzucał tą krótką nóżką piłkę i serwował. I to ja mówię, zawsze go podziwiałem, jak można pomyśleć przy takiej niepełnosprawności, że ja będę grał w tenisa, ale no, to jest piękne, że ludzie chcą i marzą o tym i doprowadzają do tego, że można grać. Takim przykładem jest, też dzisiaj miałem dyskusję na temat Paralimpiady, bo byłem w 2004 roku na Paralimpiadzie, że rzeczywiście no, był szok, czy na pływalni na przykład, że człowiek bez rąk i nóg i pływa i szybciej ode mnie na przykład, nie? No, albo posadzili takiego człowieka bez rąk i nóg na torze kolarskim, krytym i miał specjalne protezy i on wykręcał na kilometr przeciętną prędkość blisko 50 km na godzinę. No to jest siła ducha i dla nas, dla niektórych, którzy nie widzieli, nie do pomyślenia. No ale jeszcze nam też dużo brakuje w Polsce, żeby tak te szanse na uprawianie sportu dla osób niepełnosprawnych trochę chociaż wyrównać do sportu sprawnych. A bardzo szkoda, bo my od osób z niepełnosprawnościami możemy się naprawdę bardzo dużo uczyć. Siedzimy na tej kanapie, mówimy, jacy jesteśmy zmęczeni, a tutaj proszę, osoby, które mają dużo trudniej w życiu niż my. Mamy takiego harpagana, Stefana Dobaczewskiego, który często, tak jak jeździmy do szkół, robimy pokazy dla dzieci, to zwłaszcza w tych szkołach integracyjnych, to on tak motywuje, no co z tego, no kiedyś rodziców zabraknie, co ty będziesz robił sam, kto ci pomoże, musisz sam pomóc. On tak, jak jest ładna pogoda, jedzie z Podolszczyzn na korty na wózku, czyli tak jakbyśmy szli na trening
te 4 czy 5 kilometrów, na wózku zasuwa, nie? Zresztą Stefan czy Jurek Kulik byli w tej komisji, która pokazywała te bariery architektoniczne, co trzeba zrobić. No, tak jak powiedziałem wstępnie, nie do końca wszystko jest tak, żeby ta osoba na wózku, nie tylko osoba na wózku, ale matka z wózkiem, która jedzie, musi pokonywać krawężniki, musi pokonywać schody i tak dalej. To tak prawda, dalej. Tych przeszkód architektonicznych w Płocku jest jednak sporo. Ja byłem zawsze zachwycony już to w dawnych latach już, czy będąc na Mistrzostwach Świata w Nowej Zelandii, czy nawet Holandii, czy w Anglii, że takie różne proste sprawy, że można zrobić schodnika zjazd na zero na przejście do pieszych, że rzeczywiście, że są autobusy z platformami. No już z autobusami jest dużo lepiej, bo te nasze autobusy komunikacji miejskiej są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ale musieliśmy czekać kupę lat. No. To było 30 lat temu, jak ja to widziałem, w związku z tym to tyle lat mniej więcej wyprzedzają nas w tym Więc temacie. Może i u nas kiedyś te przeszkody architektoniczne Nie, jest coraz znikną. Lepiej. Trzeba powiedzieć, że jest coraz lepiej. No. Ale mówię, no, zdarza się tak. Będziemy walczyć. Bardzo dziękuję za ciekawą, inspirującą rozmowę. Wszystkich zapraszamy oczywiście do kibicowania zawodnikom podczas obydwu turniejów. Pierwszy zaczyna się, przypomnijmy jeszcze raz. Pierwszy w czwartek już, czyli za tydzień. 18 kwietnia. 18 kwietnia o 9:30 ruszamy na kortach. Będziemy prawdopodobnie grać aż prawie do zmierzchu. No i będziemy czekać na kibiców. Miejmy nadzieję, że pogoda nam nie popsuje, bo na pogodę nie mamy wpływu, ale no, zawsze jest dużo więcej uśmiechu i zadowolenia, jak jest świeci słońce. I tego słońca sobie życzmy wzajemnie. Życzymy w takim razie słonecznej pogody, wielu Dziękujemy. Kibiców i żadnych poważnych utrudnień podczas Dziękuję turnieju. Bardzo. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Wiesław Chrobot. Do widzenia.